To jest moje konto Road to Glory i w tym odcinku wszystko, co jest wartościowe na tym koncie, sprzedam i zrobimy za wszystkie karty i wszystkie coinsy, które będą, paczki z ikonami. Czy to będzie 15 paczek z ikonami, czy to będzie 20, 25, nie wiem, ale wiem, że siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z potężnym odcinkiem, gdzie to konto Road to Glory zerujemy, no bo tak jak wspominałem Wam wcześniej, zaczynamy całkowicie nową przygodę Road to Glory i na samym początku pochwalcie się w komentarzu, co Wy trafiliście najlepszego z tej ikony, z tej paczki z ikoną i umówmy się, że każdy 100 łapeczek do góry pod tym odcinkiem to jest jedna paczka z ikoną więcej w kolejnym takim odcinku. No i całościowe pierwsze SBC ukończone, więc zaczynamy naszą całą zabawę. Paczka z ikoną się właśnie załadowała. Ulepszenie ikony bisu. I czy coś ciekawego jesteśmy w stanie tutaj wylosować? Sklep się aktualizuje. Aktualizacja sklepu. Paczka ikon na bis. Zobaczmy, ile razy będzie Brazylia. Ja bym poprosił dużo, dużo Brazylii, ale mamy tutaj SPO i to będzie chyba Laudrup. Wręcz nie chyba, a na pewno. I takim oto sposobem zaczynamy ten odcinek. Mnóstwo paczek z ikonami, a partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, czyli legalny w Polsce bookmaker i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. I wystarczy, że po pierwsze założycie konto z kodem Lisek, oczywiście pierwszy link w opisie, wpłacicie co najmniej 50 PLN-ów i obstawicie, że jedna z drużyn z wielkiego hitu Ligi Hiszpańskiej strzeli gola, czyli w tym przypadku albo Blaugrana, albo zespół z Madrytu. Jeśli strzelą gola, to Wy zgarniacie dodatkowe 300 PLN-ów bonusu. I ta promocja łączy się z innymi promocjami, takimi jak pierwszy zakład bez ryzyka do 100 PLN-ów, czyli stawiacie pierwszy zakład i jeśli Wam nie siądzie, to po prostu STS zwraca Wam kasę i dodatkowo przy pierwszych 3 wpłatach macie do 1500 zł bonusu. Więc korzystajcie, kod Lisek przy rejestracji, pierwszy link w opisie, pamiętajcie. A mój kuponik na najbliższe dni, no to Blaugrana, niech strzelą gola. No niech strzelą gola, my tutaj tak stawiamy, kurs 1,25, więc też nie najgorszy. Natomiast głównie to robię po to, żebyście wiedzieli, że ja tutaj z Wami i Wam kibicuję i też jak Wy zgarniecie sobie 300 bonusu, to i ja z Wami się będę cieszył, bo mi też coś siądzie. Tutaj Tottenham wygrywa swój mecz, 16 grają, więc będzie to sobota. No i tutaj mamy dwa mecze, które już jutro, czyli piąteczek, piątunio, derby Poznania, Lech Warta, stawiamy na Lecha i Real Sociedad, stawiamy na Real Sociedad za 5 dyszek. Do zgarnięcia 265 zł 76 groszy, więc trzymamy kciuki, ja trzymam za Was, wytrzymajcie za mnie. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie, pamiętajcie, że zakłady bukmacherskie są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Kod Lisek przy rejestracji, pierwszy link w opisie, powodzenia, a my wracamy do tych szalonych ikon. Let's go! No i po tym, jak już wiecie, w jaki sposób możecie zgarnąć dodatkowe 300 PLN-ów, to czekają na Was dwie kolejne ikonki, bo właśnie ukończyłem kolejną z nich. Trzy paczki czekają, ale to te trzy paczki, to wiecie, to nie są trzy paczki, bo to są... No nieważne. Kolejna, druga paczka z ikonami. Brazylia! EPS! Jorginho to będzie! To będzie Jarzyna! Ej! To mi się podoba! To mi się podoba, to znaczy my to całe i tak oczywiście będziemy później sobie quicksellować. Natomiast myślę, że na tym nowym koncie, na Road to Glory, bo to konto ogólnie same w sobie jest bardzo szczęśliwe, więc ja myślę, mam taką nadzieję, że konto Lisek RTG, bo to jest konto Lisek RTG, będzie też szczęśliwe, jak zresetujemy ten klub i od początku do końca będzie tutaj pokazana historia tego konta, więc zobaczymy. Paczka ikon na bis, number 3. Francja? O, Desai albo Blon. No bo nikt inny to w zasadzie nie może być. To będzie Blon, Laurent Blon! Laurent Blon! Zagramy sobie tym składem, bo naprawdę na ten moment te karty, w sensie te paczki, po prostu się zwracają. Jedna paczka kosztuje 150 tysięcy, na trzy paczki dwa winki. No, zdecydowanie. No i mamy to. Kolejne dwie paczki z ikonami na nas czekają. Zawiera jedną ikonę podstawową Centurionów utrzymania gra... Wszystkie można ikony trafić tak naprawdę, ale czemu ja trafiam na ten moment tylko i wyłącznie zwykłe? Sprawdźmy to. Czwarta paczka z ikoną. Francja znowu jest ok. LP? Czy to będzie Franck Ribéry? Ej, naprawdę. Naprawdę to są jakieś niesamowite paczki z ikonami, tak szczerze mówiąc. Ribéry przecież kosztuje około miliona końców. Kosztował kiedyś, natomiast to też jest cały czas bardzo dobra
paczka z ikoną. Piąta paczka. No dajcie jakąś inną, niezwykłą. Nie, niezwykłą. No niezwykła to może była... To może był Jarzinio, ale tutaj mam Hernandez. Nie, Sanchez, Hugo Sanchez. W porządku. Lewonożny Meksykanin, on też nie jest zły. No, ale kosztuje 75 tysięcy. Ach, jedziemy dalej. Uwaga, uwaga, bo to się właśnie wydarzyło. Mo Salah został odsprzedany i mamy 1 400 000. Prawdopodobnie dużo też pójdzie na informy, bo w tym momencie już mamy 7 paczek. Ja sobie to takie kreseczki tutaj kreślę. Natomiast w paczkach promocyjnych no jest paczka z ikonami za 750 tysięcy końców. I myślę, że to jest dobry odcinek, żeby tą paczkę też sobie odpalić, bo to będzie tak idealnie. To będzie tak idealnie. Natomiast teraz idealnym jest to, że otworzymy sobie już 6, jak się nie mylę, paczkę z ikoną i daj może jak Francja, po raz trzeci Francję i znowu LP? Ej, nie, to nie będzie. To będzie teraz Pires pewnie, co? Zgadłem. Roberto Pires, ale w końcu inna ikona, w sensie ikona uderzenia. Spoko, spoko, spoko. No, Roberto Pires. Roberto! Roberto! Merry Christmas! No ale nie, no fatalna, fatalna ikona, więc zapominamy o niej. Natomiast tutaj może taka Brazylia, Holandia, Holandia. Dawno nie było Holandii i w ogóle ciemniejsze te ekrany są. Mateos? Filip Lam. Filip Lam, no nie, Filip Lam w podstawowej wersji to nie była dobra karta. To dalej nie jest dobra karta i nic się nie zmieniło w tej materii. Natomiast 7 ikona za nami. Let's go, jedziemy dalej. W tym momencie przepalamy Zachę, Wilfreda Zachę, no bo tak naprawdę przepalamy cały klub, ale chciałem tutaj chwileczkę się na Wilfredzie zatrzymać. 218 spotkań, 149 bramek, 188 asyst kupiony za 18 tysięcy końców i chciałbym, żebyście zostawili łapeczkę do góry właśnie dla Zachy, bo no jest fenomenalne i obiecuję wam. Obiecuję też sobie i Willy, obiecuję też tobie, że na koncie Road to Glory już za chwileczkę, już za momencik, tak, Zacha wleci do naszego klubu i zostanie tam do końca FC24. Będzie miał godną starość, jeśli chodzi o FC24, więc obiecuję. No i co? Ready, steady, go! Kolejne 2 paczki z ikonami już się czają. Może Brazylia? Ja zawsze lubię Brazylię, no nie wiem czemu mam tak, ale... O, Holandia. SPO? Aj, Seydorf. Clarence Seydorf, jak się nie mylę, ale może... O! A nie, to będzie Van Basten. Oj, 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 Marco Van Basten. W porządku, no ale mamy też nową ikonę, zieloną. Tą, to jest wieloznaczna dokładnie, tak? Zimowa karta wieloznaczna. Nie mnie oceniać, czy to jest dobra ikona, czy nie. Ale wiem, że wy ocenicie, że to jest fatalna ikona. Więc jedziemy. 9 paczka z ikoną. Dania. Laudrup? PO? Laudrup będzie to ten, tylko że też wieloznaczny, tak? PO. On już nie jest wcale taki zły. Tak by the way. No ale niestety, będziemy mogli tylko jednego do naszego zespołu wysłać. Bez szału. No kurka wodna, bez szału. 9 paczek z ikonami za nami. Mamy tu 5 paczek, na transferówce jeszcze coś tam mamy kart. No i myślę, że spokojnie, jeszcze trochę zostało przed nami zabawy. Moi drodzy, zostało zabawy, więc pobawimy się i zobaczymy, ile w stanie będziemy uciągnąć, bo te ify są kosmicznie drogie. 37 tysięcy za jednego ifa, to jest tak zwany majątek. Oj, zaczyna się przepalanie bardzo mocnych kart, Alfonso Davies, no fenomenalny zawodnik, fenomenalny, mam go na głównym koncie, będzie ze mną na głównym koncie, bardzo polecam, Yaya Touré trafiony z pika, ale on jakoś specjalnie mi nie podsiadł, szczególnie, że Patrick Vieira był cały czas do dyspozycji, no i Eric Cantona, ulala, fiu, Eric Cantona, no masakra, świetna, fenomenalna, cudowna karta, 5 sztuczek, 4 słabszej nogi, aj, szkoda mi go przepalać, tak szczerze mówiąc, 800 tysięcy w tym momencie jest świetny, no ale cóż, obiecałem, że robimy tyle, ile wlezie paczek, to robimy. No i mamy to. 11 paczek z ikonami właśnie. Został 1 000 000 niecały na koncie, co już sprawia, że za chwilkę będziemy zbliżać się do tej liczby, gdzie nie będziemy mogli sobie kupić tej fajnej paczuszki. Ale 10
jubileuszowa paczka. Francais lidze, Esio Blok. Desai chociaż. Dajcie Desaiego chociaż. Okej, okay, Desai. Mark. Marko? Mark? Marcel. Okej, okay, Marcel. Marcel Desai. No i 11 paczka z ikonami. I za chwilkę przejdziemy sobie do paczki za 750 tysięcy końców. Ale teraz paczka 11. Paczka 11. O, Francja. Kurde, boję się, bo już za dużo jest tej Francji i będą duplikaty, coś czuję. Oj, oj, Roberto Pire, Roberto Pire, what are you doing, my friendo? What are you doing? Niestety, ale Kiksel. No ale dobra, przechodzimy teraz do paczki, bo już bardzo ciężko jest zrobić jakąkolwiek paczkę z ikoną, więc 11 paczek z ikonami wybiło. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. I teraz zrobimy sobie 750 plus 200, to teraz za 200 tysięcy jakąś paczkę otwórzmy. Tak? Tak. Za 200 tysięcy, czy ja tu mogę 750, no nie na szponce nic więcej, muszę za 200 maksymalnie. Tam ify mam, więc spokojnie o ify się nie boję, jedziemy, zobaczymy. Paczka za 200 tysięcy, za końce, no wiecie, taka zabawa, la zabawa. Mahis? Aha, to będzie zwykły, dobra, to nie ma znaczenia, ale teraz fioletowo. Co to będzie dokładnie za karta, to mnie ciekawi. Fioletowo, isko. Co, czemu? To jest fiolet? Kurde! Ej, to jakieś oszustwo się chyba wydarzyło tutaj. No ale mało ważne. Aha, to jeszcze paczka wymienna. Ok, dobra. No, ale teraz, moi drodzy, możecie też się pochwalić, co najlepszego trafiliście z tej paczuszki. Bo ja tutaj trafiam za końce to aż cieszy. Fiu. Zabimka. Ekstra. Holandia? SPO? Czy to może być Ruthulit? Chyba nie. Będzie Seydorf pewnie, nie? Van Basten jeszcze gorzej. Bo to jest Duplicate, ale to jest Double Walkout. Więc let's go. I 92, ej. Matko jedyna. Jezus Marios Chrystes. Aha. Ale by się Kongo wydarzyło, jakbym tutaj trafił na Zario. Bo taka postura, no. Jeszcze Wayne Rooney. Okej. No not bad, powiem wam szczerze. Not bad. Natomiast ten Wayne Rooney już był trafiony, tak? Na koncie głównym. I fajnie. No chłopaki dobrze robią. Jedziemy po ostatnią paczkę z ikoną i zobaczymy. Zobaczymy, czy ostatnia paczka z ikoną będzie ostatnia paczka z ikoną. To niestety Pixel. I zagramy sobie tymi wszystkimi wariatami. Zobaczymy, czy coś naszpuncimy w tym meczyku. No idealnie się poskładało. Zgłaszamy składzik, ostatni składzik i paczka z ikoną. Ostatnia paczka z ikoną, czyli 12 paczka z ikoną plus 3 ikony trafione, więc wyjdzie 15 ikon w jednym odcinku, na jednym koncie, na moim koncie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ale najlepsze też mam nadzieję, że zostawiłem na koniec, a w zasadzie, że jej zostawiło nam na koniec. Holandia? SPO? I czy to będzie po raz trzeci? Nie wiem, czy Hulit nie ma SPO na jednej karcie. Nie ma. Już w sensie może mieć, ale na pewno nie na tej, którą my w tym momencie wylosowaliśmy. Clarence Seydorf. Bardzo w porządku karta. Ta, kurde, już nie pamiętam jaka. Ale jedna z ikon Seydorfa naprawdę jest fajna. Zagrajmy sobie Mistrzostwa Food. Ostatnie eliminacje. W sensie jeden meczyk w eliminacjach. Takie karty nam tutaj zostały, czyli jeszcze nie przepaliłem tego Palmera. Powiem szczerze, jakoś ciężko jest mi się przełamać, jeśli chodzi o tego Palmera, ale no zobaczymy. Będziemy się starać. Czy ja mogę wyczyścić ten klub? Nie, wybór składu. Dobra, mogę wybrać skład, nowy skład koncepcyjny, zacznij od początku. Ikony! I co, od najnowszych? No pewnie, że tak. Seydorf, Rooney, Trezeguet, Desai, Laudrup, Van Basten. Powiem szczerze, nie wyszło źle. Moim zdaniem warto zrobić jest tą ikonę. Moim zdaniem. To jest moje zdanie. Że warto zrobić jest tą paczkę z ikoną. Może nie jedną, a może myślę, że warto z trzy takie paczki z ikoną sobie machnąć. To nawet jak nie macie foderu, a coś mi się wydaje, że to nie jest możliwe, żebyście nie mieli foderu, to z mojej perspektywy wygląda, że jedna paczka na trzy chociaż już coś tam ciekawego przyniesie. Takie mam założenie w tym momencie. Czy u Was jest podobnie? Ciekawy jestem Waszych komentarzy, więc na nie bardzo mocno czekam. A my co?
utworzymy sobie sesję gry, wyszukamy przeciwnika, złoimy go po raz ostatni na tym, no, tym składem, bo konto zostanie tak naprawdę, ale tym klubem, o, bo będziemy resetować klub, więc tym klubem, ostatnie łojenie oponenta i potem nowa przygoda. FC Pulu Pulu, no nieźle. Nieźle, życzymy powodzenia oczywiście, a ja się skupiam, bo to też meczyk treningowy w kontekście, o nie, tylko nie wychodź, David. No challenge'em na pewno będzie to, że mamy tutaj Hugo Sancheza na bramce, więc jeśli wygramy to spotkanie, to będzie naprawdę dobrze. Jezus, kochany! Widziałem, żeby wczoraj... W zasadzie jakby to oglądać, to wczoraj. Łopa, na czerwony, pięknie. Wiedziałem, żeby nie jechać 80 km na rowerze. Wiedziałem, że 75 będzie lepsze. No ale wyszło się 80. Tak się jakoś dobrze jechało. Uła, to każdy strzał niestety to będzie gol dla mojego oponenta i to mnie troszkę martwi, bo on już się zorientował. To jest najgorsza sytuacja, jak nie macie bramkarza. Tak jakby to była codzienność, ale to jest najgorsza sytuacja, jak bramki, jak chłop się zorientuje na samym początku meczu. No to potem właśnie będzie prawdopodobnie robił to, co nasz przeciwnik. Strzelał z każdej pozycji. No, słupek! Brawo, słupek! Piękna interwencja słupka. No, Filip Lam troszeczkę mu szybkości brakuje. No, ale cóż, nie po to tu się zebraliśmy, żeby narzekać. Tylko jak to ma być ostatni mecz na tym koncie, to niech będzie po pierwsze wygrany, a po drugie postarajmy się, żeby tutaj się dobrze zaprezentowały chłopaki, no. Piękny to był mecz, nie zapomnę go nigdy.